Siedlcu w województwie wielkopolskim został zburzony pomnik upamiętniający zbrodniczą Armię Czerwoną. W wydarzeniu uczestniczył prezes IPN-u dr Karol Nawrocki. W polskiej przestrzeni publicznej znajduje się około 60 sowieckich pomników, mówi prezes IPN dr Karol Nawrocki. Niesprawiedliwością wobec ofiar, gwałtem na historii i prawdzie historycznej i na przyzwoitości jest stawianie na cokołach tych, którzy nie wolili wolne, niepodległe państwa. Tych, którzy zadawali ból i cierpienie kobietom i dzieciom. Tych, którzy dziś stają się wzorem dla ludobójców. Jeden z takich pomników symboli, które wskazywały na podporządkowanie sobie polskiego narodu, znajdował się w Siedlcu w województwie wielkopolskim. Armia sowiecka sama siebie chciała nazywać Armią Wyzwolicieli, ale o czym przypomniał prezes IPN-u, niosła Polakom zniszczenie i wojnę. Dla tych wszystkich, którzy chcą w tym żołnierzu nadal widzieć wyzwoliciela, przywołuje zdjęcia płonącej archikatedry gnieźnieńskiej, płonącej już po zakończeniu działań wojennych w styczniu 1945 roku. Jednego z symboli ziemi wielkopolskiej, Polski i kultury chrześcijańskiej w Polsce. Podobnych przykładów są tysiące. Przedłużeniem sowieckiego zniewolenia było państwo PRL, które dławiło każdy przejaw wolności. Prezes IPN-u dr Karol Nawrocki sięgnął pamięcią do tego, co działo się w ubeckich katowniach, gdzie torturowani i zabijani byli polscy patrioci. Wspomniał o polskich robotnikach mordowanych w roku 56 w Poznaniu i 70 w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu. To symbolem takiego systemu i na bagnetach takich ludzi jak ten sowiecki żołnierz wprowadzono system komunistyczny w Polsce. Oni zastąpili niemiecki nazizm, ale sowieckim totalitaryzmem, który mordował do końca 89 roku. Dlatego, jak podkreślił dr Karol Nawrocki, dla takich symboli w Polsce nie może być miejsca.